Siemano ludzie! Dawno nie było kulinarii. Bardzo dawno nie było kulinarii. A miejsce kobiety? W kuchni. Cały czas to mówimy. Ile razy mam? Nie. I co? Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić filmik. Poczekaj, nie skończę. Będziemy nagrywać filmik o tym, jak zrobić chaczapuri w polskich warunkach, bo mamy już filmik o tym, jak robimy chaczapuri, ale robiłyśmy w Gruzji i tam miałyśmy dostęp do gruzińskiego sera i to było takie nie fair trochę. Tak, to znaczy tam powiedziałyśmy mniej więcej jak, ale nie podałyśmy konkretnie tak, ile czego. Tak, nie podałyśmy konkretów, dlatego dzisiaj zrobimy całkowicie polskich produktów. I generalnie będzie tak jak zawsze w naszych filmikach kulinarnych. Maja będzie gotować, ja będę nagrywać. Dlatego, że nie umiem gotować, okej? Okay? Tylko dlatego, że ktoś musi nagrywać chyba, co? I poświęcasz się. Ja się poświęcam. I tak bardzo chcesz zgotować, ale jednak. Posłuchaj. Ja nie chciałam się chwalić, ale ktoś musi się poświęcić, żeby nagrać to wszystko ładnie, więc słuchajcie. Dobra, przestaję się wygłupiać. Tak naprawdę tak właśnie będzie. Maja przygotuje chaczapura, ja wam wszystko nagram. Maja, jakie masz plany? Ile chcesz zrobić tych chaczapurów? Teraz zrobimy 3 chaczapury. I tak, to znaczy już nagrało się tak naprawdę, tak? Pokażemy, jak robimy 2 chaczapuri i trzeciego już sami zrobicie, tak? Bez nas. Więc słuchajcie, aż 2 rodzaje chaczapura od nas dzisiaj, więc no. No to co? Miłego oglądania. Tak, i wszystkie proporcje podamy też, będą na ekranie. O dziwo. O dziwo. A jeżeli będziecie jakieś dodatkowe pytania mieć dotyczące, nie wiem, tego jak się robi, czy... Wszystko powiedziałyśmy, ale jeżeli jakieś pytania macie, to piszcie. Co z tym zrobimy? Odpiszemy, Maja. Zgadza się. Tak, i co? I może się, no, to będzie może jedno się zakończenie. A już się pożegnałaś, jak chaczapura pokazywałeś. A tak, faktycznie zapomniałam. Ale nie powiedziałaś, że nie możemy. Możecie obserwować nas na Instagramie i możecie wesprzeć naszą działalność na Patronacie. Dokładnie tak. Buziaki, pa! To są nasze składniki. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jak wiecie już, jak powiedziałyśmy na początku, to są jak zrobić chaczapury w polskich warunkach, tak? I bardzo ważne jest, żebyście kupili serek włoski, serek takiego stylu włoskiego, ale nie w każdym sklepie znajdzie się. Nie znajdzie się w naszej ulubionej Biedronce, niestety. Ja specjalnie rano pojechałam do Lidla, żeby kupić, więc w Lidlu kupicie. Jest o wiele smaczniej niż w Biedronce. Oczywiście Lidnis nam nie płaci za tą reklamę, ale może kiedyś. Mozzarella taka zwykła. No i jeszcze tutaj mamy ser żółty. Tu jest edam, ale może być jakiś tam dowolny, gouda czy coś innego. I drożdże. Drożdże, które w Gruzji są takie suche, lepsze i nie mogę się przyzwyczaić do tego. No ale no trudno. I mąka. Te rzeczy potrzebujemy do mąki. To co daje mi do środka. I teraz co? Teraz przechodzimy i zaczynamy robić ciasto. Słuchajcie, zaczynamy od robienia ciasta. Teraz tak, tutaj mam 3 składniki, jednak na początku myślałam, że zapomniałam kupić mleka, ale jednak w lodówce znalazłam mleko. Czyli teraz tak, mąkę mamy, drożdże i mleko. I to jest takie zero wszystkiego, zero smaku między innymi, ale jestem na diecie ketogenicznej. Staram się, więc dlatego kupiłam sobie to. Teraz tak, w ogóle nie lubimy bardzo robienia ciasta, tak szczerze powiedziawszy, więc teraz nie pokażemy wam całego procesu robienia ciasta, jedynie powiemy, że bierzemy 0,5 kg mąki, jakieś tam 50 gram tych drożdży, to chyba starczy, jeszcze trochę sól musicie dodać i mleko. Najlepiej jakby mleko było ciepłe, nie musicie tego pozbawionego smaku mleka brać, możecie zrobić zwykłą i musicie zaczekać, aż ciasto urośnie. I dopiero potem przejdziemy do drugiej części i co? I to tyle. Nie będzie mi pokazywać. Widać tą nienawiść na mojej twarzy do ciasta. Hejtuję ciasto, bo nie. Bo zawiera się dużo węglowodanów. Tak wygląda nasze ciasto. No. To jest takie ciasto zwykłe drożdżowe, tak? No. I to co? Teraz czekamy jakieś tam 0,5 godziny co najmniej, aż ciasto urośnie. Jakieś dodatek musi być, pokażę potem. Słuchajcie, przechodzimy do szafarszu, czyli tutaj mamy serek, te 2.
opakowania, tutaj mamy mozzarellę i tutaj mamy jeszcze ser żółty. Gdybyście chcieli, żebyśmy konkretnie podały, ile czego jest, tutaj mamy 70 gram mniej więcej, a tu są takie całe opakowanie. Teraz co robimy? To trzeba zetrzeć, to też i wymieszać. I co najważniejsze, trzeba dodać sól, ponieważ sery gruzińskie są słone, natomiast te produkty w ogóle nie zawierają praktycznie soli, więc musi się dodać dużo soli. Słuchajcie, patrzcie, ciasto urosło, bardzo ładnie wygląda, tak? Tak? Wpiszcie w komentarzach, czy wygląda dobrze. Teraz tak, tutaj mamy już ten farsz, podzieliłam na trzy części, podzieliłyśmy na trzy części. Nie, nic nie robię tak naprawdę w tym filmiku, jak założyliście pewnie, nagrywa jedynie. To ciasto też podzielimy na trzy części i tutaj jeszcze mamy coś takiego, to tu mamy ugotowane jajko, bo tak sobie pomyślałyśmy, że wiele razy wspomniałyśmy w naszych filmikach, że w Gruzji wtedy, kiedy jest Boże Narodzenie, robimy chwedzeli, czyli chaczapury z jajkiem. I tak sobie pomyślałam, że może pokażemy. To zrobiłam cztery, bo co ja będę oszczędzać? Ale tak naprawdę potrzebujemy tylko dwie sztuki, dwa jajka potrzebujemy, ale ja zrobiłam cztery. To co? Zaczynamy! No i patrzcie tutaj. No, zaśpiewałabym jakąś piosenkę, zatańczyłabym na dzieruli, na, a Gruzja tęsknię za tobą. Na. Patrzcie. I teraz tak. A, piekarnik już jest rozgrzany swoją drogą, by the way. Teraz biorę. Ekstrem. A nie, że się zrobiło. A, prawie. Teraz tak. Już teraz dodajemy te jajka? Nie. Potem. I wiecie co, zawijamy jak chinkali. Jak chinkali, dosłownie. Ok, i wiecie co? Żeby nie było za dużo ciasta, to... Chciałabym powiedzieć, że wyprzemię, to nie potem będzie, że Maja przeklina. Maja dużo przeklinać, Maja coś tam. A taka ładna dziewczyna przeklina. A lubię. Czasami, a tak naprawdę zawsze, niezależnie od języka. Patrzcie, ładnie wygląda, aż sama, naprawdę, sama się dziwię, jak to ładnie, no nie powiedz, że to bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda, nie wiem, czy mnie słychać w ogóle, słabo, bo jestem za kamerą, Słabo słychać. Ale słuchajcie, bardzo ładnie wygląda. Wygląda ładnie, no i co? I nic. Słuchajcie, żeby to ładnie wyglądało, tutaj mam żółtko, samo żółtko i posmaruję. Nic więcej nie zrobię. Idzie na 15 minut. Temperatura? Temperatura 200 stopni. Słuchajcie, dokładnie 15 minut minęło i po prostu takie coś wyszło, wyszło. Czy to nie jest piękne, słuchajcie, czy to nie jest definicja piękna? Przepraszam za syf, ale zaraz będziemy zrobić drugie chaczapury. Możecie posmarować masłem. I co? I próbuję. Dobre. Tym razem zrobimy ich wezeli, czyli z jajkiem. Tutaj mamy pokrojone jajka. I to ogólnie musi mieć taki kształt półksiężyca. Nie. Zgadza tak. Się? Tak. Nie, tam jeszcze. Krzyczę stąd, tak, zgadzam się. Teraz tak, układamy ten ser i teraz trzeba właśnie to jajka. Widzicie, jakieś takie dosyć grube muszą być te kawałki. To są, mamy dwa jajka. Jak wiecie, jedno już zjadłyśmy z Nini. I co? To jest taki chwezeli, niektórzy mówią, że to jest guruli chwezeli, czyli chwezeli z regionu Guria. I co? I nic. I będzie mi teraz to przyklejać do tego. Okej. Okay. Tak to wygląda, słuchajcie. Boże mi na trzy części może. I co? O. I patrzcie, nie będę... O, patrzcie. I jest bardzo gorąco, ale w każdym razie tutaj widzę, jest
i ser, jest jajko. Jest Boże Narodzenie? Jeszcze jest. Nie ma, ale... 7 nie. Ale będzie. Ale będzie na pewno, no będzie. No. Gdzie uciekli? Nigdzie. To co? Dziękujemy i smacznego.